Witajcie. Dzisiaj zbiorę odmianę rzodkiewki o nazwie Candela di Fuoco. Inaczej płonąca świeca. Ona ma mieć koło 20 cm długości i średnicy 2,5 około. Ale zobaczcie Państwo, jak długie łodygi wytworzyła. Mam tu linijkę, by zmierzyć. 20-centymetrowa linijka. 20. Do końca liście jakieś 40 cm. Uwaga, wyciągamy. No przecież to półmetrowy potwór wręcz. To jest jedna sztuka. Tak. A teraz kolejna. Są tu dwa rzędy. Zobaczcie tutaj, jak wyrasta. Ile ma korzeni bocznych. Ona jest ostrawa. W smaku naprawdę ostrawa. No i co, linijeczka. Od zera jedziemy. Jaka długość? No 20 cm. Pięknie. Ta jeszcze zostanie, wylazła troszkę ponad powierzchnię. Tamte też zostawię na razie. Tak, co my tu jeszcze mamy? No to na tyle by było. Candela di Fuoco. O, no proszę. I kotka się znalazła. Mrusia. O, i to nie jedna. Recia. Gdzie tą łapkę stawiasz? Zielsko? Wybierasz? No już, Mrusiu, uciekaj. Biała stożkowa, parę sztuk, reszta na zewnątrz, kapusta. No i co, braciku? Tak to kotek nie ma, zwłaszcza tej maleńka. A tu mamy enduro pekińska. Enduro. No dobrze, drodzy Państwo. Wychodzę. Brunia. No porównajcie teraz z kotkiem. Całość. Ty, dziewczynka. Tą rzodkiewkę jeszcze dosialiśmy gdzieś tu, obok innych odmian. A, już mamy. Tu jest Felicja, której jeszcze nie wysiewaliśmy, duo rzodkiewki. Tu natomiast jest właśnie ta. Długość kotka. Od ogona do głowy. Rzodkieweczkę z korzonków obskrobałam. Zobaczcie w najgrubszym miejscu, jak struktura, jak przekrój wygląda. Chwilkę. O. Tak. Jest napisane na opakowaniu, że nie parcieje. I rzeczywiście piękna. Lekko ostrawa. Współczesne rzodkiewki nie mają tego smaku. Te, które kupujemy tradycyjnie.
Natomiast ten smak przypomina mi właśnie smak z dzieciństwa. Wtedy rzodkiewki miały taki smak, tak zwany ostry. Daleko do ostrości, rzecz jasna, bo to rzodkiewka. Ale jak na, powiedzmy, 40 lat jedzenia rzodkiewki, ta jest jakby smak z dzieciństwa. Candela di fuoco. Płonąca świeca.